Mamy daną funkcję f od x równa się x podzielone przez pierwiastek z x kwadrat dodać 1. No i teraz zastanowimy się w tym filmie, jakie są granice tej funkcji w plus i w minus nieskończoności, czyli jaka jest granica z funkcji f od x wtedy, kiedy x dąży do nieskończoności, a jaka jest granica z f od x dla x -a dążącego do minus nieskończoności? No to zacznę od takiego intuicyjnego rozumowania. Nie do końca ścisłego, ale takiego, żeby robić sobie pewną intuicję. Zastanówmy się, jakie składniki w liczniku i w mianowniku tutaj dominują wtedy, kiedy x dąży do plus lub minus nieskończoności, czyli kiedy wartość bezwzględna z x robi się bardzo duża. Czyli albo jesteśmy bardzo daleko na prawo na osi liczbowej, albo bardzo daleko na lewo na osi liczbowej. No to w takiej sytuacji. No w liczniku mamy tylko jeden składnik, a w mianowniku mamy sumę dwóch. No ale jak x jest bardzo duże, czyli na przykład rzędu tysiąca, no to x kwadrat jest jeszcze większe, bo to jest tysiąc do kwadratu. Jak x jest rzędu miliona, no to x kwadrat jest rzędu miliona do kwadratu. Jak do miliona kwadrat dodamy jeszcze jedynkę, no to dodanie tej jedynki praktycznie niczego nie zmienia. Więc dla bardzo dużych x co do wartości bezwzględnej, czy zarówno dodatnich, jak i ujemnych, bardzo dużych w porównaniu z jedynką, czyli dużo większych od jedynki. Tę jedynkę możemy praktycznie pominąć. Ona nie będzie miała praktycznie żadnego znaczenia, czyli dla bardzo dużych x co do wartości bezwzględnej możemy po prostu tę jedynkę pominąć. Licznik przepisze, a w mianowniku będziemy mieli pierwiastek z x kwadrat po prostu. No a to z kolei jest równe x podzielone. Pierwiastek z x kwadrat to czemu będzie równe? No wiadomo, że dostaniemy tutaj zawsze wartość dodatnią, niezależnie od tego czy x był dodatni czy ujemny. Czyli dostaniemy po prostu wartość bezwzględną z x-a. Nie, nie x, jak moglibyśmy naiwnie pomyśleć, że pierwiastek z czegoś do kwadratu to jest ta liczba. Musimy pamiętać o tym, że wstawiamy tutaj również liczby ujemne. A dla liczby ujemnej dostaniemy również wynik dodatni, czyli dostaniemy po prostu wartość bezwzględną z x. No a taki stosunek, ile jest równy? No on jest albo plus 1, albo minus 1, w zależności od tego, czy x jest dodatni, czy jest ujemny. Dla dodatniego x, jego wartość bezwzględna jest po prostu równa temu x. Dla ujemnego wartość bezwzględna jest równa minus xowi, Czyli... Jak x będzie dążył do plus nieskończoności, no to ta wartość po prostu jest stale równa 1, w szczególności granica też będzie równa 1. Jak x będzie dążył do minus nieskończoności, no to ten stosunek jest równy wtedy dla ujemnych x minus 1, więc w szczególności granica również jest równa minus 1. Czyli ta granica jest równa po prostu minus 1, a ta granica jest równa po prostu 1. Możemy teraz narysować wykres naszej funkcji, żeby zobaczyć lepiej, co to oznacza. Bo na wykresie fakt, że granica w plus nieskończoności jest, jest równa 1 naszej funkcji, objawi się w ten sposób, że będziemy mieli asymptotę poziomą w jedynce. Czyli jak tutaj jest 1, no to w jedynce będziemy mieli asymptotę poziomą. A w minus jedynce też będziemy mieli asymptotę poziomą, Ponieważ w minus nieskończoności wartości funkcji dążą do minus 1. Czyli będziemy mieli dwie asymptoty. Inną w plus nieskończoności, inną w minus nieskończoności. No to teraz narysujemy wykres funkcji. Jeszcze może, żeby jakiś punkt tutaj zaznaczyć, to nie wiem, obliczę sobie, jaka jest wartość funkcji w zerze. Czyli to będzie 0 podzielone przez pierwiastek, 0 do kwadratu dodać 1, czyli to będzie po prostu 0. Czyli wiemy, że nasza funkcja przechodzi przez punkt współrzędnych 0, 0, no i wiemy, że w plus nieskończoności dąży do tej asymptoty. No i dla dodatnich x jest dodatnia, dla ujemnych jest ujemna. Czyli ten wykres będzie wyglądał jakoś tak. Tutaj przejdzie przez 0, tutaj ten wykres się będzie uginał i będzie się zbliżał coraz bardziej do tej asymptoty, a tutaj po lewej stronie będzie się zbliżał coraz bardziej do tej asymptoty, ponieważ granicy ma dążyć do minus jedynki w minus nieskończoności i do plus jedynki w plus nieskończoności. No i tutaj to obliczenie tej granicy było oparte na takiej intuicji, że tutaj coś możemy zaniedbać, coś jest dużo większe niż coś innego, ale można to również wyprowadzić zupełnie formalnie i teraz ja to zrobię. Czyli jeszcze raz po prostu obliczę tę granicę, tylko trochę inaczej, żeby się zobaczyli, że można to również tak bardziej formalnie przeprowadzić. Czyli obliczymy sobie granicę, no i ponieważ akurat w wypadku to jest możliwe, obliczymy równolegle dla obu możliwych nieskończoności: plus nieskończności i minus nieskończoności z naszej funkcji x dzielone przez pierwiastek z x kwadrat plus 1. No i muszę po prostu poprzekształcać ten wzór, żeby było wiadomo jaka ta granica jest, no bo na razie to... Tego za bardzo nie widać, gdybyśmy w ogóle zaczynali od zera. No tutaj mamy coś, co dąży do nieskończoności, w mianowniku też nieskończoność przez nieskończoność, no to nie bardzo wiadomo, ile to jest. No to ja to przekształcę w ten sposób, że wyciągnę sobie tutaj w mianowniku pod pierwiastkiem x kwadrat przed nawias. No i zostanie mi wtedy 1 dodać 1 przez x kwadrat. Licznik przepiszę bez zmian. Teraz. Pierwiastek z x kwadrat to jest po prostu wartość bezwzględna z x. To już uzasadniałem dlaczego tak jest, więc po prostu napiszę że to z pierwiastek z x kwadrat, to jest wartość bezwzględna z x. No a pod pierwiastkiem zostanie nam jeszcze 1 dodać 1 przez x kwadrat. No i teraz widzimy, że jak x dąży wszystko jedno, czy do plus, czy do minus nieskończoności, to to wyrażenie, 1 przez x kwadrat, dąży do zera Dlatego, że to jest taki ułamek, w którym mianownik rośnie w sposób nieograniczony. A więc ten ułamek staje się coraz mniejszy i w granicy dąży do zera. Więc to dąży do zera, więc w liczniku mamy po prostu x, w mianowniku wartość bezwzględną z x. Więc dla dodatnich xów to jest po prostu plus 1, dla ujemnych to jest minus 1. Więc granicą rzeczywiście jest plus lub minus 1, gdzie należy to rozumieć w ten sposób, że ten znak plus... To jest wtedy, kiedy tutaj mamy plus nieskończoność, a znak minus to jest wtedy, kiedy tutaj mamy minus nieskończoność. No i w związku z tym ta granica jest równa plus 1 w plus nieskończoności, minus 1 w minus nieskończoności. No i funkcja ma dwie asymptoty. W plus nieskończoności ma asymptotę y równa się 1, a w minus nieskończoności ma asymptotę y równa się minus 1.